Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Po poprzednim odcinku odwiedziliśmy panie lasu, które wysłały nas do Sztegaru. Najprawdopodobniej dzisiaj się tam wybierzemy. Dzisiaj albo do nich, albo do Kiry Mates, bo też mam od niej zaproszenie. Jest na tym samym poziomie. Jeszcze nie wiem. Poczytamy, zobaczymy. Może tak polecę, pewnie gdzie bliżej będzie. Także albo Keira, albo Sztegary. Może pociągniemy główny wątek dzisiaj i polecimy do wsi Sztegary pogadać z Sołtysem, co by tam człowiek od nas chciał. No i zobaczymy, co dzień przyniesie. Także zapraszam do oglądania. Troszeczkę przerwy było, ale nagrywki do metra mnie skutecznie odciągnęły. Do tego zacząłem też troszkę pogrywać w Kingdom Come, z którego pewnie prędzej czy później zrobię serię. Bo gra mnie wciągnęła no dość mocno. Ale wpierw tak, sam dla siebie chciałbym przejść ją, żeby nie błądzić po omacku. Jak to mi się zdarza, grając w tej chwili. Dobrze, to są ty samamy. Dobra, sram to. Będę chciał jakąś chłopkę pohędożyć, to pohędożę. Chuja mnie obchodzą jakieś zakazy. Mamy jakiegoś samca alfa tutaj. Na te potwory zapolować. Na szczerbaczo kowalne. Muszę sobie troszeczkę przypomnieć sterowanie, bo w Kingdom jest ciut inne. Nie chciałbym komuś z piąchy przyłożyć, zamiast zacząć biec. Ruszaj się! Daj spokój! Byłby mały przypał. Niezłą robotę podłapał mój luby, ha? Ano. Niekiepsko. Wczoraj całe wiadro. W sumie to byśmy mogli płotką pojechać, nie? Po co lecieć? O ile się nie zespałni gdzieś na dachu. Halo? O. No już wyłaź z tych krzaczorów, kuniu. Ale też miała gdzie stanąć. Schowaj ten... No przestań konia bić. O fuck, to źle zabrzmiało. No wiecie, o co mi chodziło, no. Troszeczkę wybaczyć, jestem po 18 godzinach pracy i tak do końca nie wiem, jak się nazywam, ale spoko ogarniemy temat, przynajmniej mam taką nadzieję. Troszeczkę boli. Zresztą nawet nie tyle boli, bo...
jest to znośne, ale niestety przy walce jest to dość mocno odczuwalne. Wysłałam dzieciaki po grzyby wczoraj. Do lasu? Same? No wiesz, u nas jest wiele komp do wyżywienia. Coś ciebie zobaczy. Elfie spędzarzysko. Siła potworów się na nim lęknie. Ale babę z baby to chyba pierwszy raz widzę w tej grze. Musiało wejść do aktualizacji chyba. Ej, ktoś tu ma coś. Schowaj to. Złaś, skunia. Coś tu ryczy. Polazłam po chrust do lasu. Ech, nie słyszała, co myśliwy mówił. Dolores, what do you want? O co poszło? Patrz no, co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. Coś. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Ręce, węże! Levelu to było zadanie. Chyba dość wysokim, nie? Bo to... A nie, na szóstym. W sumie moglibyśmy to ogarnąć, nie? Trochę znowu oderwie nam to od głównego wątku, bo to jest... Sorry. To jest chyba to zadanie, gdzie zle to będzie. Gdzie jest ten domek? To było, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, no to co nam tam, no. Sieknijmy sobie, pod, tym bardziej, że jest po drodze, nie? Dobrze mu. Ach, to jeszcze go znaleźć muszę. Rusz się! Przestań mi złazić z tego kunia. Skakuj. Nie no, chwilka czasu mi zejdzie, nim się przestawię na klawiszologię. Jedź, płotka! Nie, płotka nie jedź, bo spierdzielimy się. Nim się przestawię z klawiszy z Kingdom Coma, bo... Niby podobne, a jednak tak nie do końca. Thank you.
dawaj, dasz radę, wierzę w ciebie. Jeszcze widzisz. Wysypał cały worek. Miałeś zejść, nie wskakiwać na to. Ten, kto ją zastawił, zna się na rzeczy. Otwory nie zastawiają pułapka. Tu jest. Tu jeszcze leży. Idź sobie stąd. Idź sobie, chłopie. Fakt, nie zauważyłem go nawet. Mordy, dobrze, że tu nie wszedł. Dobra, jak była ultrawizja? Nie chcę pochodzić. Spust pułapki. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. No, w jedną już wskoczyłeś. I po problemie. Kuni, nie ruszaj się. Stoisz na minie. Ja mam z głowy. Mocno naszło na Wiedźmina, zacząłem mówić. Ja mam z głowy. Chyba. Oglądałem 50 lat poezji później. Tak jakoś sobie zawędrowałem na kanału Drwala Rembajło i wspomniał o tym. Jest to dość stara produkcja, bo sprzed 3 lat. Ale ja mam z głowy. Powiem wam, że oglądało się bardzo przyjemnie. A już na pewno zdecydowanie przyjemniej niż tego Netflixowego potworka, którego nam zapodał. Zapodała. To ja mam z głowy. Fistech, czy jak ona się tam zwała. Podoba mi się to przezwisko, pasuje do niej, bo naprawdę trzeba było być na niezłym haju, żeby zrobić z Wiedźminem to, co zrobili oni. W każdym razie, jeżeli ktokolwiek nie miał przyjemności, nie słyszał, czy nie oglądał, jest to fanowski film. Mimo wszystko wykonany bardzo przyzwoicie. A ogląda się go przyjemnie, nie? No po prostu przyjemnie. Nie ma, wiadomo, tam że może jakichś wielkich wodotrysków. Jest to produkcja fanowska, która nie ma spust pułapki. Jakiegoś wielkiego budżetu, prawie zabolało. I po problemie. Ale jest bardzo fajnie oddany świat. No akurat pan Gerwant nie jest tam głównym bohaterem. Ale może to i dobrze, no. Jakby nie patrzeć, Wiesława już wymęczyliśmy chyba na wszystkie możliwe sposoby. Nie zaszkodzi, jak trochę fejmu zbierze ktokolwiek inny, tak? W tym wypadku to Lambert, który swoją drogą bardzo ciekawie tam zagrał. Dziennik. Trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Trzeci dzień fajaj.
Letnie upały przyszły w tym roku wcześniej niż zwykle. Humbert zrobił się nieznośny. Irytuje się, gdy wychodzę z pasterkami nad rzekę. Mówi, że nie powinnam się bratać ze służbą. Ale najbardziej wściekły jest, gdy rozmawiam z Janem i Fredem. Twierdzi, że jako szlachetnie urodzona panna nie powinnam się zadawać z mężczyznami niższego stanu. Że to on będzie im wydawał polecenia. Może jak miną upały, zrobi się bardziej do życia. 20 dzień. Coraz bardziej doskwiera mi nuda. Kocham mojego brata i cieszę się, że nie sprzedaliśmy ziemi po śmierci rodziców, ale czasem myślę, jakby to było żyć gdzieś z innymi ludźmi. 43 dzień. Mamy gościa. To syn lorda z okolic Gorzwalen. Zapuścił się na nasze ziemię podczas polowania i poprosił o nocleg. Ach, co za radość. Wreszcie coś się dzieje. 15 dzień. Lammas. Muszę to wreszcie przyznać. Kocham Roderika i czuję, że on też mnie kocha. Mam nadzieję, że Humbert się ucieszy. Z pewnością. 18 dzień. Powiedziałem Humbertowi o mnie i Roderiku. Wpadł w szał. Powiedział, że to nie partia dla mnie. Może jeszcze go przekonam. 21 dzień. Humbert jest nieprzejednany, ale nie porzucę dla niego miłości mojego życia. Jeśli będzie trzeba, ucieknę z Roderikiem. Tak też pewnie zrobiła i coś tam nie pykło. No mnie swawolę. Wziąć tłustości z ucha psiego, nie napoić knotek bawełniany. Co? Nią napoić knotek bawełniany, postawić w lampie zielonej i nowej. Lokować tę lampę między kupą ludzi. Będą się zdawać mieć psią głowę, a to nie będą czary, ale sympatia. Na weselu księcia Elender taki był maleńki gnom, że w paszczecie ze szpadą był utajony. Gdy się goście książęcym kontentują traktamentem, kuźwa, to za słowa. Insperate gnom z paszczetu wyskoczywszy ze szpadą, zrazu gości do strachu, potem do śmiechu pobudził wielkiego. Cynocefelus to jest psiogów, jest zwierz w w aperskich puszczach na kształt człowieka, ale głowę psią mający. Książę Elander z tamtych był, dostał go krajów. Cynocefalus co godzinę puszcza urynę, od godziny do godziny to czyniąc 24 razy. Dlatego Zengweberczycy na kompasach i zegarach go rysują jako denotantem. Niech mi ktoś wyjaśni, co ja właśnie w tej chwili przeczytałem, bo ja nie mam pojęcia. Help. Dobra, o Zerikanich już tu czytaliśmy, więc nie będziemy sobie zawracać gitary Zerikaniom. Wychodzimy w jesieki, uważaj na pułapki. Właśnie Leto będzie znowu z ciebie chichał. To ja mam z głowy. Spust pułapki. Gdzie? Co? Gdzie? Kurta fix, gdzie ty widzisz tą pułapkę? Alko? Gdzie ona? No trudno, najwyżej w nią wpadniemy. Nie chcę podpalać. To będzie do środka. Kuźwa! Zaraza! Czy to mnie prawie zabiło? Halo, ja bez życia jestem. Rozbrój te kusze. Raz mi dupną i się nie podniosę. Tam u góry też? Dasz radę? Please? No, chyba nie. Wciągniemy sobie trochę chleba, bo... Ciekawe, które drzwi otwiera. No do szopy przecież było napisane. Czytaj, chłopie, czytaj.
Te mam z głowy. No, postaraj się nie wpadać w kolejne. Te mam z głowy. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. Szum dyga stamtąd. Tak, tak, widziałem. Kuszę? Chyba nie ma. Chochla. No, weźmiemy sobie chochlę. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Ma wręcz uderzające podobieństwo, powiedziałbym. Jestem ciekaw, co ona za pamiątki chce sprzedawać, jak tu nic nie ma. Jeżeli coś było, to ja to zajmam. Tak, wiem, że w szopie był szum. Tu byliśmy. Tu byliśmy? Czy nie? Da się tu wleść? Nie dało. Szelest dobiega ze stodoły. No tak, wiem. Przecież już to mówiłeś. Mam z głowy. W sumie mogłem ich nie rozbrajać, tych pułapek. Oj, oj, oj. Coś tu żyło. Wiecie co? No z tego co pamiętam, to tu będziemy mieli gości. Może nie głupim pomysłem by było pozbrać te pułapki, co na świat? Nie, bo sam w nie powpadam z nowym życiem. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Dolores. Coś tam jest. Jakaś skrzynka. Jak sunęła do mnie majestatycznie. To kasę wziąłem, teraz mogę się zmywać, nie? Mam z głowy. Jeszcze tylko pierdyliard.
spust pułapki. Nie właś. Coś tu nie gra. Poza kilkunastoma pułapkami, które są rozstawione w niebo w pracanym domu. No masz rację, coś tu nie gra. Spust pułapki. I po problemie. Ciekawe, czy za to są jakieś punkty, za to rozbrajanie. Pamiętam, grałem w jakąś tam... A, strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Najlepiej po drabinie, Gerwant. Po drabinie. Grałem w jakąś gierę, gdzie rozbrajanie pułapek min było opłacalne, bo zawsze wpadały za to dość łatwe punkty doświadczenia. Ja mam z głowy. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę, co jest na górze. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. Kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów. A dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. Wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Miałeś niezły pomysł. Zaszyć się w miejscu pełnym potworów. Dzięki temu nie kręcą się tu przypadkowi ludzie. A na przyjście nieprzypadkowych jestem przygotowany. Zabójcy? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Podkąciłem Lok Muin. Trafiłem na wielu, których się nie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność. Dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. No ja się połamię pewnie, co? Nie dajcie mu odetchnąć! Zabiję cię! Słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Daj pozbierać fanty, biedny jestem. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie.
To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Nie oddalaj się! Próbuję. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltes pożegnał się z tym światem. Mogę chyba pozbierać. Edir, wydano za Ludwikiem list gończy. Nie oddalaj się! No czekaj, chcę tylko pozbierać. Za dużo to oni nie mieli. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skrócie i trochę się odkuć. Nie oddalaj się! No wiem. Zrobienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać do zabicia czasu. I tak tam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Drugi Wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj, co mówisz. Jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjątek. Wydychajcie.
Taki młoteczek tam ktoś miał. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo! Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Tu są wściekłe psy! Zeżrą mnie! Miej litość! Synu. Tu są wściekłe psy, zeżrą mnie! Miej litość! Ty w ogóle z czego nie zeżrzał. Skurwysynu! Ależ wieje. Miej litość! Ej, nie mówcie, że on pojechał bez mnie. Co za ciul? Puń, chodź. Skurwysynu. I wracać do Dolores. Nie oddalaj się! Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry Smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. Nilfgaardzkim był świadku, tak karano za długi. Znaczy zrobił karierę. Od półświadka po służbę u cesarza. Tak, swój zawsze pozna swego. Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. No po co ja z tego konia zlazło? Myślałem, że już jesteśmy na miejscu. Jak dorosnę, zostanę chłopakiem. Oj, źle wyglądasz. Dosławka ciągle słabuje. Czoło ma jak piec gorący. Majaczy. Teraz będę giwał za nim z buta. Wysłałam dzieciaki po grzyby. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Siano.
Macie gości? Biegnij po rodzicach, niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze, daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Właśnie to jest to, o czym wspomniałem na początku, kiedy mówiłem o sprzęcie. A niektóre teksturki trochę bolą. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki czy co? Zawrzeć gęby! Główne postacie w miarę są zrobione. Leto z golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokąd? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. O, mi wygrzmocił. Zangwebarski jad. Coś to nie gra. Chcieliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co z martwych wstałem. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W Wiłkach. Zaraz wezmę.
i za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia. Ale musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze Szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Pytanie, czemu nie mogę na przykład tych mieczy zabrać? No why? Dobrą sprawę. Nawet nie dojechaliśmy do Sztygarów, a godzinka już pykła, nie? A w sumie miło było spotkać znów Leto, jakby nie patrzeć. Dwójeczkę zakończyłem tak, że no, powiedzmy, że się pogodziliśmy, tak? Fajnie, że tutaj mamy ciąg dalszy, nie tak jak w Metro, który niedługo będziecie mogli zobaczyć na moich filmach. Kończymy jedynkę w jeden sposób, a dwójka zaczyna się kompletnie pomijając rozpoczęcie i zakończenie jedynki. Zbroje lodem miał malowane. Krzywo po przymrozku, na siwia czerwone, niby wędliki w ognisku, nachylił się nade mną i szepnął. Zakończmy też sprawę z Dolores od razu, skoro mamy to z głowy. Czego się drzesz? O, płotka. Teraz to jesteś pod ręką. Dalej! Ciągle mi paluch na inne przyjdzie. Znowu dzieciaki po grzyby wczoraj. Do lasu? Same? Czemu ty jest? Aha, bo tu jest ta wiocha. Ale dwójkę do lasu odprowadzi. Ma ochotę, ale za chwilę. Słoń się, dziewko. Wróciłeś. Co z moim domem? Jeszcze stoi. Coś tam pierdyknęło, jak wjechałem, ale chałupa jeszcze jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A ciekawe, czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Znalazłem. To bardzo hojna nagroda. Zasłużyłeś na nią. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Próbuję tak wchód
Bodlerowi? Co tak się gada? Jak cię zwą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. Chyba tylko nie pamiętam, jak tu się bić. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Sam jesteś młot. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Tylko nałóż wpierw na siebie tekstury, bo nie mogę na to patrzeć. Coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Nie znam klawiszy, więc masz spore szanse. O, mnie ogłusz. Zobaczcie, jest kubańca. A w końcu znalazłem właśnie... Jak było łatwo zgadnąć, wiedźmin wpił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. O, no proszę. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem. Albo z Kowalem. W karczmie, na rozstajach. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będzie. Nie, ty stój, chodź tu, rybożer. Mam sprawę do ciebie. Ej, jestem rybożer. Czego ode mnie chcesz? Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To... O, dziękuję, panie. No, nie ma za co. Znaj moje chamskie serce. Za każdym razem, jak słyszę tego staruszka, to wymiękam. Lectwo jakie? Dobra, nie zlecenie. Zlecenie, potwór z cmentarza. Ludzie z Zalipia i okolic, niech wam do łbów nie przychodzi w najbliższych dniach na żalnik łazić, bo jakieś licho potworne sobie tam miejsce wzięło we władanie. Groby rozkopuje i szkodę czyni, a ostatnio i na tych, co po ziemi jeszcze chodzą, się łasy zrobiło i chłopaka młynarzowej porwało. Kto oleju ma choć trochę w głowie, niech się z daleka trzyma, a komu bogi dały siłę i męstwo, niech potwora ubija, a nagroda go nie minie. Bierzemy. Przepyłce słówki. Co to jest przepyłka? Niech będzie wszystkim znane, że przypełka to kiepi drań, co pożycza i nie oddaje, praw boskich jako i ludzkich nie poważa i na godność niewiasty niewinnych nastaje. Oby go utopce pod wodę wciągnęły. Dobrze. Zlecenie na bogowie wiedzą co. Ludziska. W lesie trafiłem na ślady jakieś dziwne, co ich rozpoznać nie umiem, a wszyscy wiecie, że mnie jest myśliwy nie od dziś. Znacie mnie, krakać nie lubię, ale coś mi się widzi, że nic dobrego to oznaczać nie może i lepiej się mieć na baczności. Szczególnie jak komu droga przez las wypada. A jakby kto uwidział to albo ślady umiał rozpoznać, niech się do mnie zgłosi, nagroda będzie. Myśliwy z Zalipia. Dobra. Rzućmy okiem. Zadania poboczne. Chciałbym od tych najniższych polecieć, dlatego nie chcę tu się rzucać na jakieś na 7-8 poziomie, jak mam jeszcze te niskie zadania. Zlecenia, czyli 10-8. Teoretycznie tylko na skrzekacza na razie byśmy mogli polecieć, ewentualnie grabarz i leśnica, ale
to później. Przejścia nie ma, Nowigrad. Aha, lejt do Pontaru, dobra. Wściekłe pięści. Keira. Właśnie. Rzućmy okiem. Jak daleko do Keiry mamy? No trochę jest. A sztygary. Sztygary, dobra, są w drugą stronę, tylko że dość blisko, ale dokładnie w odwrotną stronę niż do Kiry. I co teraz? No, marchniemy sztygary, a później Keirę chyba. Głównego wątku i tak nie zakończymy, bo chyba byśmy musieli się bujnąć do barona, żeby go zakończyć. Cholera, nie jestem pewien teraz. Nie, zrobimy najpierw Keirę. Zrobimy wpierw Keirę z tego względu, że nie wiem, czy jak nie skończymy Pań Lasu, to zadanie nam nie przepadnie. Nie chcę rozmawiać ze Stitchem. O, może być podgaje. Konary. Co nie głupim by było sprzedać fanty wpierw. Dobra, najpierw pogadamy z Keirą sobie. Skoczymy do podgajów. Grzecznie pytam, czemu gry nie mogą mieć zbliżonego chociaż sterowania? Mam nadzieję, że wypada tak. Po co mu były te szczury? Co? Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę albo wytruć, a nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? Przeszkadzam. Jo. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Nie kotu z gardła wyłuskane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? A kurna, zaprosiłaś mnie. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerad, możnowładca tych ziem.
We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na Kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś... Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Mam wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica? Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na Kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Kolejne fany do dźwigania. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na Kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie? Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Nokia 3310. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów? Najmniejszych. Skąd masz ten ksenogloz? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja? Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na Kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Guzik, guzik. Dobrze, ten
ten sposób pykła nam kolejna godzinka. W następnym odcinku wyruszymy na Kłomnicę, ogarniemy zagadkę wyspy i może w końcu uda nam się dotrzeć do Szczygarów. Także dzięki wam śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.